Studio plenerowe Radia Łódź. Studio plenerowe Radia Łódź. Panie prezydencie, przed chwilą jeden z odwiedzających przeszedł i usłyszałem, jak powiedział, to jest chyba pół świata. Jest pan zadowolony z tego? Oczywiście jestem bardzo zadowolony, że Zarząd Województwa Łódzkiego wybrał Radomsko na organizację imprezy wojewódzkiej. Cieszymy się, że tak dużo mieszkańców województwa łódzkiego przyjechało dzisiaj do Radomska. Może poznać nasze miasto i razem możemy się bawić z okazji właśnie dożynek. Czy rączki mamy? I drzewa bambusowe tam są dzikie, se pytam, mimo że będzie lepiej, bo... Z tego, co mi powiedział wicemarszałek Zięba, to chyba kół gospodyń to jest jakiś rekord dzisiaj. Rzeczywiście, przechodząc i oglądając te stoiska, zauważyłem, że jest ich bardzo dużo. Ja się bardzo cieszę, że możemy dzisiaj w Radomsku pokazać wyroby kół gospodyń wiejskich i dzięki temu oczywiście możemy promować to tradycyjne rolnictwo i tradycyjną kulturę ludową. Myślę, że Radomsko jest akurat takim dobrym miejscem, gdzie to możemy zrobić, dlatego że nasz powiat to jest powiat przemysłowo-rolniczy. Przy takim tangu kochać się chce, do tego tanga serce się rwie. Przy takim tangu miłość powróci, przymykasz oczy, a ona już jest. Przy takim tangu kochać się chce. Myślę, że mamy cały dzień wspaniałej zabawy, wspaniałego świętowania. Zapraszam wszystkich mieszkańców naszego województwa na to święto. Tutaj do Radomska będziemy się bawili do późnych godzin wieczornych. Jak tam te dożynki, Damian? Dożynki były fantastyczne. Są fantastyczne w dalszym ciągu. Oczywiście, zabawa nadal trwa. Najwięcej czasu spędziłem przy kole gospodyń wiejskich, tu się przyznam, ale wiadomo z jakich względów. To znaczy, coś dobrego jednak zjadłeś. Ciężko było odejść od stołu. Co jeszcze się działo o tym, Artur Wolski? No na pewno było wiele fantastycznych potraw, ale mnie najbardziej zaciekawiło to, że Piotr Bielawski ma tyle fanek, proszę Państwa. Tutaj co chwilę przychodziły panie, robiły sobie zdjęcie Piotra, z Piotrem zdjęcie. Nie wiem, jak z autografami też były? Nie. Ja w ogóle nie potwierdzam tych informacji. Dożynki super, muszę przyznać, że dawno nie widziałem tak wielu osób o tej porze w jednym miejscu. Rzeczywiście sporo się dzieje i prawdziwe tłumy w Radomsku. No to teraz już naprawdę, zanim i Tobie podziękuję za współpracę w dzisiejszym programie, to zaskakujące dla Was pytanie. Dawid Kwiatkowski czy zespół Phil? Dawid Kwiatkowski. Ray Wilson. Wiedziałem i dlatego już w ogóle nie pytałem o Raya Wilsona. Co będzie, nie ma, czy nie ma, czy noc, bez tej czterech.